Tak więc w momencie, kiedy patrzymy na ten labirynt, bo to nie jest absolutnie jeden korytarz, tylko kilka połączonych korytarzy, to możemy sobie bez problemu, myślę, wyobrazić, jak ciężka musiała być to praca. Jak wiele musiało tutaj zginąć ludzi, zginąć wycieńczenia, zginąć przy pracy. Dobry dzionek. Jestem Żądny Przygód i chciałbym pokazać wam dzisiaj pewne miejsce, opowiedzieć go historię. Być może na razie wygląda zupełnie zwyczajnie. Słoneczny dzień, ulica i ta willa za mną. Niby zwyczajna willa, ale kryje pewną tajemnicę. Bo ten zdawałoby się zwyczajny budynek jest w rzeczywistości dawną willą komendanta obozu koncentracyjnego w Płaszowie Amonda Goetha. Teraz odnowiony, zamieszkały, ale dawniej był świadkiem naprawdę makabrycznych wydarzeń. No i rzeczywiście mieści się on teraz w zupełnie normalnej, zamieszkałej okolicy. Natomiast pójdziemy na jego tyły i tam dalej na teren obozu będę mógł wam opowiadać, co tutaj dokładnie się działo. I już tutaj za rogiem, prowadząc rower, możemy zobaczyć taką tablicę. Szanowni Państwo, wchodzicie na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Płaszów. Prosimy o zachowanie zgodne z powagą tego miejsca. No i rzeczywiście, odkąd byłem tu ostatnio, pojawiło się znacznie więcej różnego rodzaju tablic informacyjnych. Natomiast miejsce wciąż pozostaje zapomniane i ma swoje zakamarki, które wam pokażę, które nadal pozostają w zasadzie nieuczęszczane. Na początek jednak obiecałem zaprowadzić was na tyły willi komendanta obozu. Ona jest tam za mną. Teraz tam podejdziemy w te krzaki, bo z miejscem tym wiąże się pewna legenda. A konkretniej wiele osób twierdzi, że komendant obozu, który był potwornym tyranem i z tym nie należy się sprzeczać, miał takie hobby, że z balkonu swojej willi wychodzącego na obóz strzelał on do więźniów pracujących w obozie. Problem jest tylko taki, że jak widzicie, willa znajduje się gdzieś tam, a obóz znajdował się tam i nawet bez tej roślinności zwyczajnie balkon komendanta od terenu obozu oddziela wzgórze. A to oznacza, że legenda ta jest zwyczajnie nieprawdziwa. I to są takie smaczki, które niewiele osób dostrzega. Smaczki, może słabe określenie, biorąc pod uwagę, w jakim miejscu jesteśmy. Ta willa, kiedy przechodziła remont, kiedy była jeszcze wcześniej nieużywana, miałem okazję wyjść na ten balkon. Obozu nie było z niego widać. Natomiast niezaprzeczalnie, Amon Goethe był bestią, był prawdziwym potworem, nazistowskim potworem. I o jego wyczynach w tym obozie jeszcze wam opowiem. Teraz kierujemy się na miejsce, które swoją nazwę przybrało od jednego z podkomendnych. A mówimy dokładnie o miejscu oznaczonym tym krzyżem. Drewniany krzyż, który oznacza miejsce nazwane Chujową Górką. Nazwa ta, jak już mówiłem, pochodzi od nazwiska jednego z Niemców, Chujara. I jest to jedno z bardziej tragicznych miejsc w tym obozie, bowiem tutaj dokonywano egzekucji. W dużej mierze na Polakach. Zgładzono tutaj, według różnych obliczeń, kilka tysięcy osób. W całym obozie zginęło od 10 do 12 tysięcy więźniów. Kiedy do obozu zbliżała się już armia radziecka, to Niemcy chcieli ukryć wszystkie ślady po swoich zbrodniach. I tak oto we wrześniu 1944 roku powołali oni specjalną grupę więźniów, która zajmowała się ekshumacją zakopanych tu wcześniej ciał. Wykopywali je oni, kładli na drewnianych stosach, polewali benzyną i podpalali. Stosy płonęły przez całą dobę i roznosiły po całej okolicy zapach płonących zwłok. I tak teraz wygląda to miejsce, oznaczone jedynie krzyżem, ciągle jednak wyjątkowo rozpoznawalne przez kształt terenu, gdyż dawniej znajdował się tutaj pewnego rodzaju ziemne fortyfikacje. Już niestety nie pamiętam dokładnie przez kogo wybudowane, w każdym razie istniejące przed powstaniem obozu. Natomiast my się skierujemy teraz do miejsc, gdzie oznaczenia są jeszcze mniej widoczne, jeszcze mniej słabsze i jeszcze trudniej jest rozpoznać historię tego miejsca. Tam w dół, a tu przed nami możecie zobaczyć już pierwszy element, bowiem ta jasna przestrzeń, która wyłania się zza drzew, to
główny plac apelowy. Podszedłem kawałek i możecie go zobaczyć już w pełnej okazałości. Mówimy o tym wielkim, takim wykoszonym placu. On w tym momencie jest wykoszony. Kilka lat temu jeszcze niemalże nie dało się go rozpoznać. Miałem powiedzieć wam, jakim potworem był Gott. Otóż w 1944 roku, w styczniu, obóz Płaszów został przekształcony z obozu pracy na obóz koncentracyjny. Kilka miesięcy później, 7 maja 1944 roku, Amon Göth zarządził zbiórkę na tym właśnie placu apelowym. Apel został przeprowadzony pod hasłem "Dla każdego człowieka właściwa praca". Oznaczać to miało, że osoby słabsze zostaną przydzielone do tych mniej wymagających prac, a osoby silniejsze fizycznie do tych bardziej wymagających. Brzmi całkiem sensownie. I tak właśnie ustawiono więźniów na tym placu. Kobiety w osobnej części rozebrano do naga, kazano im się rozebrać do naga, a następnie przechodzili oni przed stolikiem obozowego naczelnego lekarza, który zapisywał odpowiednie oznaczenia w zeszycie. Problem polegał na tym, że już tydzień później zorganizowano kolejny apel i znowu zebrano wszystkich więźniów na tym placu. Następnie grupę, która oznaczona została jako ta słabsza, oddzielono od reszty. Dodano do tej grupy wszystkich więźniów przebywających akurat w obozowym szpitalu oraz 286 dzieci. Wszystkich załadowano na ciężarówki, dbając o to, żeby nikt z innych więźniów nie próbował na przykład tych dzieci ratować. Cały ten transport trafił do Oświęcimia, prosto do komór gazowych. A kiedy opuszczali ten plac na ciężarówkach, to z głośników grała znana niemiecka piosenka dla dzieci. Tak więc w ten właśnie sposób Amon Göth zarządzał obozem. Pojawiały się takie akcje, pojawiały się również znacznie bardziej brutalne akcje. Nie powinienem może tego w ogóle nazywać akcjami. No, były to zwyczajnie ludobójstwa i zbrodnie. A teraz znajdujemy się na czymś, co kiedyś było cmentarzem żydowskim, starym cmentarzem żydowskim. Oczywiście zachowuję pełen szacunek dla zmarłych, ale to, co widzicie tutaj, to nie są nawet stricte nagrobki, a jedynie to, co pod nagrobkami się znajdowało. Bowiem w tym miejscu stały kiedyś baraki. W tym celu zniszczono wszystkie nagrobki i użyto ich do budowy na przykład dróg. To są jedynie podpiwniczenia nagrobków. Na tym znajdowały się baraki, a tam, gdzie jest główny plac apelowy, z którego przyszliśmy, znajdował się nowy cmentarz żydowski. Tam również znajdowały się nagrobki, które zostały zniszczone doszczętnie. Wyobraźcie sobie w ogóle tę tragedię. Obóz pracy, a później koncentracyjny dla Żydów i Polaków, wybudowany na terenie dwóch dawnych cmentarzy żydowskich. Potworna sprawa. Przy czym warto zwrócić uwagę, że terenu obozu nie stanowiły tylko te dwa cmentarze, bo obóz się rozrastał. Na początku miał 2000 więźniów, w szczytowym momencie 20 tysięcy i ponad 800 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. A to za nami to są resztki pozostałe po domu pogrzebowym, oddanym, żeby służył temu nowo powstającemu cmentarzowi żydowskiemu. Niemcy, zanim go wysadzili, wykorzystali go wcześniej na stajnie i pomieszczenia gospodarcze. Niewiele z niego pozostało, a był to naprawdę monumentalny budynek. Olbrzym, z dwoma skrzydłami, jeżeli się nie mylę, rozbudowany. Miał oczywiście służyć do przygotowania ciał przed pochówkiem i innych tego typu rzeczy. Zostało z niego bardzo niewiele. A my skierujemy się teraz w tamtą stronę, bo to, co tam widzicie, ten dach, to tak zwany szary dom. Nazwa tego obiektu pochodzi oczywiście od jego koloru. Powstał on również na potrzeby nowego cmentarza żydowskiego. Natomiast w momencie, kiedy wybudowano tutaj obóz, w tym budynku mieściły się biura, załogi, kwatery, a w piwnicy areszt dla więźniów, choć tak naprawdę trzeba by go nazwać katownią. Miałem kiedyś okazję być w jego wnętrzu. Jeden z mieszkańców wpuścił mnie nawet do tych piwnic i nadal na ścianach było tam widać wydrapane napisy, oznaczenia zostawione przez trzymanych tam więźniów.
My natomiast skierujemy się teraz do miejsca, do którego mam nadzieję nadal da się wejść. A konkretnie mowa tutaj o głównym, nazwijmy to, eksploracyjnym celu naszej wyprawy dzisiejszej, czyli o kawernach w zasadzie, choć poprawnym nazewnictwem w tym przypadku jest chyba Kartoffelkellen, czyli piwnice na ziemniaki zwyczajnie, które stanowiły jedną z trudniejszych prac, jaką więźniowie mogli wykonywać w tym obozie. Widzę, że wejście jest otwarte. No i w ten sposób pozostawiamy za sobą światło dnia. Zanurzamy się w te korytarze. Uruchomiłem już panel LED-owy, żeby nam tutaj to przejście oświetlić. Natomiast no nawet takie poruszanie się tutaj teraz jest absolutnie nic w porównaniu do tego, jak ciężko się tu pracowało. Bo kiedy mówię o pracy tutaj, to nie chodzi mi oczywiście o, nie wiem, po prostu pracę wewnątrz tych kawern, tych piwnic na ziemniaki, jak były nazywane, tylko o wykuwanie samych tych piwnic, wykuwanie ich ręcznie w litej skale. Grupy więźniów były podzielone na 3 zespoły, jeden z kilofami kujący, drugi z łopatami ładujący i trzeci z taczkami. Ci trzeci, w momencie kiedy opróżnili na zewnątrz taczki z kamieni, do środka musieli wracać z powrotem biegiem, a nawet najmniejsza przerwa skutkowała batorzeniem. Tak więc w momencie, kiedy patrzymy na ten labirynt, bo to nie jest absolutnie jeden korytarz, tylko kilka połączonych korytarzy, to możemy sobie bez problemu, myślę, wyobrazić, jak ciężka musiała być to praca. Jak wiele musiało tutaj zginąć ludzi, zginąć wycieńczenia, zginąć przy pracy. Widzę, że tutaj pojawiła się woda. Kiedy byłem tu ostatnio, tej wody tutaj absolutnie nie było. Jestem trochę ciekaw, czy na ścianach nadal można by zobaczyć na przykład ślady po dłutach. W tym momencie nic takiego tu nie widzę, ale kto wie. W każdym razie całość była wykuta rękami więźniów obozu. I gdyby z tą pracą wiązały się jeszcze jakieś benefity, dodatkowe pożywienie czy coś w tym stylu, może dałoby się to znieść. Niestety, więźniowie, którzy pracowali w tych, wykuwając te kawerny, te pomieszczenia, dostawali w zasadzie takie samo jedzenie jak wszyscy inni. Teoretycznie 2500 kalorii dziennie, co nadal byłoby za mało, ale w praktyce było to tylko 1000 kalorii. Stanowczo dużo za mało pożywienia jak na tak ciężką pracę. Dlatego tak często kończyła się ona śmiercią i wycieńczeniem. Widzę w ogóle, że te pomieszczenia są niesamowicie zaśmiecone. Śmieci jest tu masa. Nie wiem, czy ktoś po prostu przychodzi imprezować i pozostawia po sobie butelki i puszki, czy też może zwyczajnie wyrzucane są tutaj nielegalnie śmieci. W każdym razie korytarze ciągną się tak, że o, tam minęliśmy jeszcze jedno wejście, a tutaj jest trzecie i tym trzecim, myślę, będziemy mogli wyjść na zewnątrz. O, totalnie jasno. Muszę zmniejszyć ISO w kamerze i no to była taka największa taka przygoda podczas dzisiejszego filmu. Natomiast teraz zaprowadzę was jeszcze na koniec w jedno bardzo charakterystyczne, może znane wam nawet miejsce. Znajduje się w tamtym kierunku, tylko muszę odpiąć rower od drzewa. A my docieramy właśnie do symbolu tego całego cierpienia. Ten olbrzymi obelisk, który tam widzicie, jest to pomnik ofiar faszyzmu. Powszechnie znany jako pomnik ludzi z wyrwanymi sercami. Albo pomnik wyrwanych serc. I możecie tutaj słyszeć już szum samochodów, odgłosy ulicy, bo idealnie za kamerą rozciąga się już panorama Krakowa. Jesteśmy na samej krawędzi dawnego terenu obozu koncentracyjnego Płaszów. Ten pomnik, który widzicie za mną, stoi na tak zwanym Cipowym Dołku, kolejnym miejscu straceń. Tutaj również mordowani byli więźniowie. I jest to chyba najbardziej widoczna i najbardziej znana pozostałość, czy też świadectwo obozu. Ten właśnie pomnik. I tu pojawia się jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć, związana już z teraźniejszością tego miejsca, a nie z jego mroczną przeszłością. Pojawił się taki projekt, żeby cały ten teren, teren obozu, ogrodzić metalowymi palikami, żeby wylać beton
pod parking dla samochodów, dla odwiedzających, wycinając równocześnie kilkaset drzew, generalnie żeby uczynić z tego miejsca kolejne rozbudowane muzeum pamięci. I teraz pamięć jest absolutnie ważna. Musimy pamiętać o tym, co tutaj się wydarzyło i musimy mieć do tego szacunek. Tylko pozwolę wyrazić sobie moją opinię. Czy musimy robić to, niszcząc zieleń, niszcząc miejsca, które odwiedzają okoliczni mieszkańcy Krakowa, które ja odwiedzałem dość często jeszcze rok temu, kiedy mieszkałem w okolicy, które jest ostoją zieleni w tej części Krakowa. Czuję się źle z tym, że jest odbierane miejsce, które tak dobrze znam i że zostanie ono prawdopodobnie całkowicie skomercjalizowane. Popieram pamięć. Ale nie to, co ma się tutaj wydarzyć. Także jeżeli chcielibyście zajrzeć do opisu i wspomóc odpowiednie petycje, podpisać na przykład, czy wysłać maila do jakiegoś urzędnika, zachęcam. Znajdziecie wszystko, tak jak mówię, właśnie w opisie filmu. A tymczasem ja chwytam rower, składam nóżkę i ruszam. Ruszam dalej w tamtym kierunku, gdzie znajduje się kolejne opuszczone miejsce. Tym razem opuszczone już tak niemalże całkowicie. I jest to kolejny obóz pracy w Kamieniołomie Liban, gdzie zobaczymy się już za tydzień. Więc na ten moment żegnam się z Wami. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji, udostępnienia tego filmu może jakimś swoim znajomym. Hałasuje już tutaj ulica, więc ja będę się zbierał. I mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku za tydzień o 17:00 w piątek.